Cześć, siemanko, tutaj Rea. Dzisiaj wybudujemy sobie farmę Expa, czyli m.in. farmę Endermanów w Endzie. Jest to moja ulubiona i chyba jedna z prostszych farm do zrobienia. Na samym starcie zobaczycie tutaj listę potrzebnych rzeczy. Oczywiście zawsze daję taki mały zapas, tak w razie pomyłek, zwłaszcza, że tutaj mam do czynienia z Voidem. Na samym starcie musimy wylać lawę i poczekać, aż spłynie na sam dół. Troszeczkę to zajmuje, ale trzeba poczekać. Gdy to już mamy, kratkę obok wylewamy wodę. W ten sposób dostaniemy fajne zejście na dół. Teraz, gdy już dostaniemy się na sam dół, musimy ostrożnie zejść pod samą, ostatnią możliwą kratkę i budujemy tutaj taką malutką platformę z drogą ucieczki na górę. To jest oczywiście wersja też dla tych, którzy nie mają jeszcze elytry w grze. Teraz schodzimy na dół i budujemy drogę z liści, aż te całe dwa staki się skończą, bo potrzebujemy konkretnej odległości od wyspy, żeby Endermany się dobrze respiły. Teraz zaczynamy budować naszą platformę 9x9. W środku zostawiamy miejsca 3x3 oraz dwie krateczki niszczymy dodatkowo na skrzynkę. Do skrzynki podpinamy hopery. Pamiętajcie, żeby dobrze je podpiąć, żeby wszystko dobrze się zbierało. Na hopery kładziemy dywany. I teraz dajemy dwie kratki tymczasowe i kolejną kratkę tworzymy dosłownie taką samą platformę. Teraz potrzebujemy dwóch warstw dywanów z malutką przerwą od środka jednej kratki. Teraz bloczek tymczasowy oraz zwykły bloczek i takich obręczy będziemy budować bardzo dużo, bo aż dopóki nie będziemy stać na 44 kratce. Tu widzicie, gdzie można sprawdzić. Gdy już stoimy na 44 kratce, czas na wybudowanie platformy. Budujemy 13 dodatkowych bloczków z każdej strony oraz łączymy je w taki wielki kwadrat, tak jak widzicie to właśnie na timelapsie. Teraz czas na trigger maszynkę. Budujemy sobie trapdory. One są niewidoczne dla mobów, dlatego otwarte sprawiają, że moby po prostu przechodzą przez nie, jakby to był stały blok. Na samym środku stawiamy bloki tymczasowe, żeby stworzyć pułapkę. Teraz dokładnie śledźcie to, co ja tutaj robię. Na iron bar, na kratkę, stawiamy dywanik i teraz budujemy takie pomieszczenie,
żeby potem w ten dywanik mógł wlecieć nam wagonik z Andermitem. Na razie zabudujemy miejsce na spadek wagonika i z drugiej strony damy właśnie tor, żeby móc potem ten wagonik wziąć. Uważajcie, respiąc Endermita, bo pamiętajcie, że może was po prostu zlikwidować w tej grze. Pamiętajcie też, że name tak musi być nazwany. Teraz niszczymy bloki tymczasowe. Jak widzicie, niektóre Endermeny powoli zaczęły się już triggerować. Gdy zniszczymy ostatni blok, wszystko jest tak naprawdę gotowe. Farma jest mega wydajna i polecam wam do tego miecz z enchantem Sweeping Edge, czyli szerokie ostrze. Jeśli nie chcecie, żeby perły latały wam wszędzie po drodze, można bardzo łatwo wybudować szybką maszynkę, która sprawi, że te wszystkie perły będą po prostu wylatywać w przestrzeń. Dzięki tej prostej maszynie zobaczcie sami, że jedną dźwignią możemy sami decydować, czy potrzebne nam te wszystkie perły, czy chwilowo jednak niech nie zabierają zbędnej pamięci. Jeśli perła wam się podobała, koniecznie napiszcie mi o tym i dajcie znać, jaką chcecie kolejną. Ja dziękuję wam za obejrzenie materiału, do zobaczenia i cześć!